Państwem Antonina Tosia Litwiniak. Zapraszam. Dzień dobry. Bardzo miło, zapraszam. I teraz tak, cicho tam. Ty bądź cicho tam. Były różne propozycje, państwo mieli różne domysły. Rafał Zawierucha pojawił się jako kandydat do roli pana Kleksa. Paweł DeLong. Nie no, nie jest to pomysł, jest to pomysł. Zdecydowanie. Pojawił się także Szymon Majewski ostatnio. To też jest pomysł, bo ma ruchome stawy. Wygrał, uwaga, Marcin Prokop. No. Naprawdę, kiedy ich spotykają, to mylą ich i czasami pozdrawiają panią Dorotkę. Przed państwem w swojej postaci profesor Ambroży Kleks. Tomasz Kot! Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Już? Tak, jestem, usiadłem. Super. Jest dobrze, stres. Cieszymy się, bardzo stres. Zaczniemy od Tosi, dobrze? No dobrze, no jasne. Osiu, czy przed tym, jak zostaniesz gwiazdą filmową, znałaś Akademię pana Kleksa? Tak, znałam, bo z tego, co mi się wydaje, to jest to nadal lektura szkolna. Nawet masz na pewno rację. No właśnie, wydaje mi się, że chyba w czwartej klasie to czytałam, więc jakby postać Ambrożego Kleksa i Akademia pana Kleksa była mi znana wcześniej. A oglądałaś ten starszy film? Tak, oglądałam. Ale wtedy, kiedy dostałaś tę rolę, czy dużo wcześniej? Wcześniej dużo. I co? Rozumiem. Nic ci się tam nie spodobało? Nie no, podobało mi się. To po prostu inne. Inne. Że trochę stare? No proszę. No. Jaka to przygoda przed tobą? Co myślisz w ogóle o tym, że udało ci się zagrać, udać się zagrać taką rolę? To jest strach, niepewność czy radość? Wszystko naraz, wszystkie emocje naraz czuję. To jest przede wszystkim takie podekscytowanie, bo to było moje marzenie od zawsze. Ja od zawsze wiedziałam, że chcę być aktorką, więc jakby to, co teraz robię i sposób, w jaki tworzę ten projekt, jest po prostu dla mnie... Spełniasz marzenia. Spełniam marzenia. Jak państwo dodadzą trochę Tosi sił? O. Ja wiem, że wszystko się zgadza, jesteś panem Kleksem, ale co ty sobie w ogóle myślisz? Przecież Kleks jest proszę tylko... cię, nie, nie, nie. Błagam cię, Kleks jest tylko jeden. Nazywa się Piotr Franceschi. Ja wiem. I żebyś sobie brody zapuścił taką. Tak, tak. Żebyś nie, sobie zakupy. Latał, rozumiesz, skakał, to... To najważniejsze jest, drodzy państwo, wyzwanie, bo jak człowiek się mierzy z wyzwaniem, to czuje, że żyje, to jest najważniejsze. Druga rzecz, jest to wielki zaszczyt, olbrzymi zaszczyt, ponieważ wiadomo, no dla mnie w mojej świadomości pan Piotr Franceschi jest absolutnie najfantastyczniejszym Kleksem i naprawdę czuję się zaszczycony i naprawdę czuję taką presję. I właśnie czuję, że żyję. I jeszcze jeśli chodzi o ten temat, to o dwóch sprawach tylko chciałem wspomnieć. Można tak? Czy ty masz jakiś zestaw pytań? Nie no, rządź. No przecież już przejąłeś władzę. Nie. Pierwsza sytuacja jest taka, że są takie trzy pytania stałe, które się zadaje aktorom przez całe życie. To jest, jak to jest tyle tekstu się nauczyć na pamięć? Drugie, czy wolisz teatr, czy film? A trzecie to skąd to się wzięło, że chcesz być aktorem? I ja wtedy bardzo często w tonie żartobliwym odpowiadałem, że byłem jednym z tych dzieciaków w Akademii pana Kleksa. To się tak zaczęło, nie? I dobre. Wszyscy to łykali, bo to ciężko to sprawdzić, zweryfikować. Oczywiście to nie jest prawda. Ja tak sobie żartowałem. A druga rzecz to też a propos tego, co mówisz. Kiedyś nie było tak, że jak była premiera, ogłoszono, że jest premiera na przykład tam w 83 albo 4, to oznacza, że za miesiąc w całej Polsce dzieci oglądają ten film, tylko te kopie wędrowały po całym kraju. Ja się wychowałem w Legnicy, Legnica była mniejszym miastem i tak mniej więcej po pół roku, po paru miesiącach od premiery dochodziły. Więc ja pamiętam, że na Akademii pana Kleksa byłem bodajże w drugiej klasie podstawówki i siedziałem obok mojego brata, który był wtedy w pierwszej klasie. I największą traumę dzieciństwa, czyli pochód wilkołaków, zapamiętałem w sposób taki, no to myśmy się przytulali z bratem i pamiętam, że mieliśmy taką braterską umowę, że będziemy wilkołaki pamiętać do końca życia.
I sam fakt, że mogę wejść na plan i możemy realizować ten film, ten taki pomnik z naszego dzieciństwa, który oczywiście, wiadomo, rzeczy się starzeją ciężko i oglądać z tym samym zaangażowaniem, z takimi samymi emocjami. Ten film ale bardziej, z sentymentem może. Tak, oczywiście, ale ten film też ma olbrzymi ładunek emocjonalny w naszych głowach, zwłaszcza mówię o moim pokoleniu, czyli te wszystkie dzieci, bo jak się wejdzie w forum, w komentarze, no to przecież co drugi mężczyzna w moim wieku mówi, że ma traumę wilkołaków. Więc jest to naprawdę niezwykłe przeżycie, że możemy jakby możemy podejść po tylu dekadach do nowej odsłony Akademii Pana Kleksa. Przepraszam, tak długo mówiłem, przepraszam już. To nie będziemy cię pytać o te trzy podstawowe pytania, bo już na nie odpowiedziałeś. Ja zapytam cię wprost, czy nie jesteś zesrany z tego powodu, że grasz tą rolę. Chciałeś inne pytanie, proszę bardzo. Bardzo, bardzo. To, szanowni Państwo, oczywiście, że jestem i tak w sposób nerwowy zagaduję to wszystko i tak staram się, żeby było dużo i w lewo i w prawo, ale jestem. Oczywiście, że jestem. Teraz Państwo znowu mają szansę na jedno pytanie. O, ty się wyrwałeś, człowieku, mało mi oka nie wybiłeś, dawaj. Czy już Pan zapuszcza brodę do filmu? Tak, oczywiście. Poprzedni film, który kręciłem, był z taką umową, że niestety nie mogę być tam ogolonym bohaterem, tylko muszę zapuszczać zarost, ale to, co Państwo teraz widzą, to jest tylko tak jakby wstęp, preludium. Ja nic więcej nie mogę powiedzieć. Cieszę się z tego owłosienia twarzowego, natomiast ono będzie inaczej wyglądało. Czyli jaka długość planowana? No weź ty, człowiek, ja myślę, że Barbera jesteś. Jakby możemy tutaj skorzystać z tego pilota, ta postać. Ja mam mniejsze uda trochę, ale tak, długość wąsów, być może będzie to w tą stronę idzie. Ja sam nie wiem, bo Maciej Kawulski jest bardzo tajemniczym reżyserem i czasami mi takie fragmenty daje. To teraz jedno pytanie do Tosi, proszę. Toma? Tosiu, chciałem cię... Nie, przepraszam. Kot zagada wszystko, no. Proszę. No ludzie. Jest. Kto? Nikt. To ja cię zapytam. Z panem Tomaszem boisz się grać, czy nie? Tak. O, nieprawda. Też bym się bała. Ale czy państwo są po jakichś próbach? Nie, jeszcze nie. Jesteśmy po spotkaniach przed nami. Teraz jest bardzo intensywny miesiąc prób. To dopiero się zacznie. A przedtem znałaś Tomasza Kota? Kojarzyłam z telewizji. Nie no, znałam, ale... Z reklamy? Nie no, oczywiście znałam, ale no nie poznałam osobiście. No więc no to też taka... Dla mnie to jest taki zaszczyt poznać takich aktorów. Ja nie napisałem magisterki, także ja jestem jakby takim... Piotr Franceski mówił, że w kontaktach z dziećmi, które grały w tamtej wersji, był blisko, traktował ich jak dorosłych aktorów. A ty jak będziesz traktował Tosię? Jak partnerkę? Przede wszystkim całą grupę, no oczywiście, że tak. Jesteśmy razem, musimy się trzymać razem, jesteśmy towarzyszami wspólnej niedoli, to jest ciężka praca, płacimy się jakby... przepraszam, pracujemy ciężko, jesteśmy zmęczeni, więc musimy się trzymać razem, absolutnie po prostu. Nie. Poza tym jest tak, że ja zawsze używam takiego porównania, że aktorzy są jak ci goście w skafandrach, ci ludzie w skafandrach, a wszyscy za monitorem podglądowym są jak Houston. Nie? Po prostu my czasami w listopadzie udajemy, że jest lipiec, a oni są ciepło ubrani, nie? A innym razem trzeba być w jakimś gorącym płaszczu. Oni są nie wiem, czy państwo w ogóle rozumieją, o czym on mówi, czy ja mam jakiś problem. Że co, o co chodzi? Wprost! Mówię, że jako grupa aktorów jakby często jesteśmy poddawani różnym ciśnieniom atmosferycznym w sytuacji, w której po prostu jakby reszta jest przygotowana, a my musimy udawać, że jest ciepło. Rozumiem. I taka sytuacja... Czyli, że to jest trudna praca, chcesz powiedzieć. Tak, oczywiście. Musimy się chronić, wspierać po prostu i będziemy razem. No. Fantastycznie. Tomek miał rację, to przecież nie jest jedyna osoba w twojej akademii, panie tak, Kleksie. Tak, tak, tak. Jest więcej dzieci, międzynarodowa, jak słyszeliśmy obsada. Bardzo ci życzymy powodzenia, Tosiu. Dziękuję bardzo. Nie bój się, było z sali. My jesteśmy pełni nadziei, że wszystko ci się uda. Masz wspaniałe wsparcie Tomasza Kota. Zazdrościmy ci, że będziesz z nim blisko. Wszystkiego. Co patrzysz tak na mnie? Ja z zachwytem patrzę, tak po prostu. Nareszcie. Proszę państwa, to są odtwórcy głównych ról, najważniejsze postaci. Proszę o klaski dla nich. Dawaj, Tosia, wstajemy, kłaniamy się. Dziękuję.